wiedzą, jesteśmy grupą numer 5. Nazywamy się Brożynators. Bardzo wymowna nazwa, wszyscy wiedzą. Jesteśmy światłymi obywatelami z miasta. No i w skład naszej grupy wchodzą Marysia, Julian, Antek, Julian, Antek, Patryk, Mina. Zapraszamy na naszą prezentację pod tytułem Gdyby nie było szkoły, wakacje nie miałyby sensu. Posłuchajcie. Ludzie. Zawsze najbardziej chcemy. Najmocniej pragniemy. I najnamiętniej pożądamy tego, czego jeszcze nie mamy. Podobnie jest z wakacjami. Są one tylko ułamkiem naszego roku. Większość czasu spędzamy w szkole, na nauce. Dlatego, kiedy mamy troszkę czasu wolnego, jest to dla nas tak ważne. Szkoła, praca, obowiązki. Wyobraźmy sobie, że to wszystko znika. Są tylko wakacje. Sielanka, swawola, przez cały okrągły rok. Ale co to? Drugi miesiąc mija, przygotowujemy się do szkoły, czekamy na pierwszy dzwonek, którego nie słychać. Z początku się cieszymy, w końcu to więcej czasu wolnego. Jednak lecą nam kolejne miesiące, mija październik, listopad, w końcu mija też grudzień. Powoli zaczynamy się nudzić. Po tak długich wakacjach zrobiliśmy już wszystko, co dało się zrobić. Zwiedziliśmy wszystkie zakamarki w naszym mieście. Odwiedziliśmy też najprawdopodobniej inne kraje. No i powoli też zaczynamy tracić kontakt z naszymi starymi znajomymi z poprzedniej szkoły. Określamy się jako homo sapiens, człowiek rozumny. A więc jak człowiek rozumny mógłby przeżyć bez edukacji? W naszej naturze zakodowana jest chęć poznawania świata. Niestety człowiek nie jest jak perpetuum mobile. Potrzebuje odpoczynku, nazywanego też wakacjami. Reasumując, szkoła jest niezwykle ważna, tak samo jak i wakacje. Dziękuję.